Narzędzie odsunięcie, potocznie nazywane offsetem, to narzędzie, które pozwala stworzyć równo odsunięte linie od pozostałych. Dzięki niemu w prosty i szybki sposób wykonasz obrysy ścian, ramy okienne i wiele innych. Zobacz, w jaki sposób działa odsunięcie i jak z niego korzystać. Narzędzie odsunięcie jest dostępne w skleczapie w formie ikony oraz pod skrótem klawiaturowym F. Po jego wybraniu i najechaniu na dowolną płaszczyznę, ta powinna się podświetlić. Kliknięcie na podświetloną płaszczyznę spowoduje rozpoczęcie operacji odsuwania wszystkich jej krawędzi w konkretnym kierunku. Wartość odsunięcia może zostać wskazana za pomocą ruchu myszki, następnie kliknięcia lewym przyciskiem lub przez wpisanie jej na klawiaturze i zatwierdzenie Enterem. W ten sposób jesteś w stanie w bardzo szybkim tempie wykonać obrys ścian po to, aby finalnie wyciągnąć je do góry. Jeżeli chcesz odsunąć tylko wybrane krawędzie, to wystarczy, że je zaznaczysz. Musisz jednak wiedzieć, że offset wymaga zaznaczenia co najmniej dwóch krawędzi. Dodatkowo te muszą być współpłaszczyznowe oraz muszą stykać się ze sobą. Przykładowo, offset nie będzie miał problemu z odsunięciem zaznaczonych przeze mnie krawędzi, ponieważ te zarówno stykają się ze sobą, jak i są współpłaszczyznowe. Sytuacja zmieni się, gdy zaznaczone krawędzie nie będą leżały na tej samej płaszczyźnie lub nie będą ze sobą połączone. W obu przypadkach program wyświetli komunikat, a narzędzie po prostu nie zadziała. Jeżeli pracujesz już na skrótach klawiaturowych, to pewnie wiesz, że są to z reguły pierwsze litery od angielskich nazw narzędzi. Pozwala to na ich łatwiejsze zapamiętanie. W przypadku narzędzia Odsunięcie skrót klawiaturowy F możesz skojarzyć z dużą ilością liter F w jego angielskim odpowiedniku, czyli narzędziu Offset.